Paśki i pana przewodniczącego proszę o przedstawienie sprawozdania. Ja tylko jeszcze mam pytanie co do liczenia głosów ostatnich. Bo o ile widzę jest 19 rad. Ja nie brałem udziału w głosowaniu, pan radny Jaworski był w toalecie. To 17 było, przepraszam. O coś nie to nie teraz, poprzednie. 17 było. No, przepraszam, za pan. Saber, jak cię nie było, to skąd możesz wiedzieć, ile było głosów? Dobra, wracamy do komisji. Proszę państwa, skąd wzięła się taka, to jest taki pomysł? To już nie panie przewodniczący, bo to. Znaczy, jak przyszliśmy do kolejnego punktu, to nie może być tak naprawdę dyskusji na temat głosowania, bo to ewentualnie można zgłosić wotum separatum albo przepraszam reasumpcji, bo to ktoś jest przewodniczącym komisji, to istotne. Dobrze, teraz w takim razie komisja edukacji zebrała się 15 września, później 17.30. Komisja w sobie przyjęła tylko do wiadomości wszystkie pisma i przyjęła jeden projekt uchwały, który będzie potem przedstawiony. Proszę państwa, teraz pośrednictwo się dowiedziało, że pod koniec roku nagle wielu dyrektorów szkół zwraca się do komisji edukacji, a de facto do rady komisji 11, o tak zwane wsparcie finansowe. Nie wiem, czy jakaś informacja się pojawiła, że dysponujemy jakimiś kwotami. Ja proszę, żeby pan przewodniczący nieco głośniej i troszkę wolniej, bo w ogóle nie słyszę pana. Wszystkie, w zasadzie wszystkie pisma, które znajdują się w korespondencji komisji, też te komisji edukacji, dotyczą wsparcia finansowego poszczególnych placówek. Nie wiem, skąd się wziął taki pomysł, czy takie poczucie, że teraz mamy w dyspozycji jakieś kwoty i zwracają się nas dyrektorzy o wsparcie. Pierwsze z tych pism jest troszkę zaskakujące dla mnie, ponieważ zwraca się do nas pan dyrektor Łagowski z Zespołu Szkół Kształcących Integracyjnych, ponieważ po przeglądzie kominiarskim, który miał miejsce 9 listopada 2011 otrzymał zalecenia. No mamy teraz 2 lata później, prawda? I teraz nie wiem dlaczego nie było to przedstawione jako priorytet w czasie objazdu placówek. W związku z tym teraz, kiedy się zwraca do nas, no nie za bardzo wiemy, jak na to zareagować. Zwłaszcza, że usterki, które są w przeglądzie kominiarskim, jak rozumiem, dotyczą spraw bezpieczeństwa zdrowia, być może nawet życia dzieci, mianowicie wykonania instalacji wentylacyjnej w 5 pomieszczeniach użytkowych oraz wdrożenia i korekty przewodów wentylacyjnych w 4 sanitariatach uczniowskich. Nie chciałbym bardzo, żeby młodzież z zespołu szkół ogólnokształcących integracyjnych gdzieś się podusiła, w związku z tym, że mają zatkane przewody wentylacyjne. No i co dziwnego, dla mnie następna kwestia, że pan dyrektor, co jest logiczne, zwraca się do Wydziału Edukacji o wsparcie finansowe. Na to pani dyrektor wydziału, wicedyrektor, zastępca, pani Beata Trawska-Samborska pisze, że w piśmie, że przypomina, że realizację planów remontowych w szkołach podstawowych i gimnazjach została powierzona Radom Dzielnic. W związku z powyższym o przyznanie środków na powyższy cel należy się zwrócić do Rady Dzielnicy 11 Podgórze Górnackie. No i teraz to sytuacja jest już taka troszeczkę trudna, no bo de facto to jest zadania powierzonego prac remontowych. Był przegląd na wiosnę i pieniądze zostały zadysponowane w porozumieniu z dyrektorem na inny cel. No i teraz co z tym, że mają zatkane przewody kominiarskie? Zupełnie nie potrafiliśmy na to odpowiedzieć, no może zarząd potrafi to jakoś rozwiązać, ponieważ no środki na nie tylko ten rok, ale również na przyszły zostały rozdysponowane zgodnie z tym, jak chciał dyrektor, zupełnie inaczej. To jest taka kwestia. Następna szkoła to jest dyrekcja Gimnazjum nr 28 przy ulicy Bujaka. Zwraca się z prośbą o 2600 zł na zakup węży do hydrantów na terenie szkoły. Było tutaj spotkanie w czerwcu. Nic pani dyrektor o tych hydrantach nie mówiła. Tutaj ma jakąś wycenę i teraz no, nie dysponujemy takimi środkami, żeby nagle przeznaczać na zakup węża. To jest, jak rozumiem, sprawa też bezpieczeństwa tej szkoły przeciwpożarowej. Następna sprawa dotyczy
nieruchomości, która przylega do zespołu szkół ogólnokształcących integracyjnych numer 7 w Krakowie i mieści się, nazywa się Reduta i mieści się na ulicy Włoskiej numer 6A. To jest spółdzielnia, która zajęła ten teren przylegający od strony przedszkola, odcięła możliwość przechodzenia tam mieszkańcom dojazdu i przechodzenia przez równolegle do szkoły, przez którego mieszkańcy korzystali i dojazd do przedszkola był przez. I teraz nagle zwracają się do nas z takim pismem, działając w imieniu tych wspólnot, 6A na ulicy Włoskiej, zwracają się wnioskiem o sfinansowanie wykonania naprawy zdewastowanego ogrodzenia boiska szkolnego zespołu szkół ogólnokształcących. Przedmiotowe ogrodzenie oddzielające teren szkoły od własności wyżej wymienionej wspólnot jest permanentnie niszczony przez chuliganów, którzy następnie do późnych godzin nocnych przesiadują na terenie szkolnym, zakłócając często ciszę nocną mieszkańcom sąsiednich nieruchomości. Bardzo często dochodzi też do niszczenia mienia wspólnoty, mienia poszczególnych mieszkańców oraz innych aktów wandalizmu. Mieszkańcy wyżej wymienionej nieruchomości coraz bardziej niepokoją się nie tylko o swoje mienie, ale też i o bezpieczeństwo. Wydaje się nam, że zaniedbanie tego miejsca na osiedlu Wola Wypacka Wschód bardzo niekorzystnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców i ich opinie na temat naszego osiedla. Dość łatwym sposobem zapewnienia większego poczucia bezpieczeństwa byłoby naprawienie tego ogrodzenia uniemożliwiające przechodzenie tak zwanymi dzikimi przejściami na teren szkoły, tylko skierowanie ruchu na oficjalne przejścia omijające tereny prywatne. Jednocześnie dyrekcja szkoły poinformowała nas, że nie posiada wystarczających środków na wykonanie stosownych napraw. W związku z tym apelujemy o sfinansowanie tych czynności zabezpieczających i zapewniających bezpieczeństwo na naszym osiedlu. Tak. Ja nie mam na ten temat żadnego zdania, oprócz tego, że nie mamy pieniędzy, żeby łatać boiska, tereny szkół, o ile nie będą włączone do tych praw, które mają być przewidziane na kolejnym budżetowym. Zaraz mówię panu przewodniczącemu, bo to jeśli chodzi o tą pierwszą sprawę, którą pan powiedział, ja nie mam wpływu ani zarząd, nie mamy wpływu na to, kiedy dyrektorzy szkoły występują z wnioskami o dofinansowanie. No pewnie występują wtedy, kiedy mają taką istnieje realna potrzeba. Czasami te potrzeby występują już w trakcie roku, czy po terminie, w którym zgodnie z potrzebą uchwalamy zadania priorytetowe, czy też powierzone związane z pracami remontowymi. Czasami tak jest, bo takie jest życie, krótko mówiąc. My to już jakby na to wpływu nie mamy, natomiast to są zmiany możliwości, jak pan wie, pan przewodniczący, w trakcie roku jakieś po przetargach, jakieś środki wolne czasami się pojawiają i wtedy można na bieżąco te wnioski płynące ze szkół starać się realizować. No, tak jakby płynęło pismo ze strony tych wspólnot, płynęło. Zasadniczo środki na zadania priorytetowe mamy już w tym roku wydane, na przyszły rok też rozdysponowane. No jest tam bardzo niewielka rezerwa. No, ja osobiście nie jestem zwolennikiem tego, żeby tą niewielką rezerwę w wysokości 6000 czy 400 przeznaczać na ten cel. Pan przewodniczący. Ja chciałem tylko zapytać pana przewodniczącego, czy to ogrodzenie jest pomiędzy szkołą a wspólnotą, czy to jest w innym miejscu? No, z tego pisma wynika, że jest bardzo dużo wejść do tej placówki, które nazywa tutaj wspólnota dzikimi przejściami na teren szkoły. I tam się gromadzą osoby, które nie przeszkadzają. Pytanie jest, czy ta wspólnota chce, żeby dzielnica jej ogrodzenie zafundowała, czy to jest zupełnie inne miejsce ogrodzenia szkoły? Oni chcą, jak rozumiem, z tego pisma wynika, abyśmy naprawili ich ogrodzenie, a mówi się, że dla szkoły. Ogrodzenie szkoły. Jeżeli ja dobrze kojarzę numer bloku, jeżeli mówimy o tym samym bloku, natomiast również to jest blok przy Czarnogórskiej wybudowany, ten, który się ogrodził i zamknął przejście w całości obok przedszkola, bo nielogicznym jest, jeżeli ten blok 6A, tak? Nie, to jest Włoska 6A. Włoska 6 i 6A. To będzie Wojska. Głos ma pan przewodniczący Leszko, jeżeli ktoś zadał głos, proszę.
jeżeli to jest faktycznie od wojska, to najbliższe bloki, które są przy wojsku, one nie są ogrodzone od strony szkoły. W żaden sposób. I to przejście jest zarówno chodnik, jest normalnie drożny dla mieszkańców. Oni są ogrodzeni od ulicy Wspólnej, z tyłu. Dopiero bloki powyżej ogrodzenia, nie ten najbliższy szkoły, tylko następne, kolejne dwa, one są zamknięte zupełnie, praktycznie są ogrodzone. Natomiast te najbliższe ogrodzenia nie są ogrodzone od strony szkoły. Co więcej, no, tak jakby to przejście jest. Czy to ogrodzenie, ta siatka będzie po stronie szkoły, czy nie będzie, to nie wpłynie w żaden sposób na ruch osób, które tam się przemieszczają. No ja dlatego nie rozumiem, jakie ma być to ogrodzenie. Znaczy poza tym, że w ogóle powinno być, no. Natomiast jeżeli mielibyśmy dofinansować ogrodzenie, no to szczelimy w kolano wszystkim mieszkańcom, którzy przechodzą przez teren szkoły, bo to jest jedyna ścieżka, którą można przejść. Do tego dzieci chodzą do szkoły z trzech stron. Nie wiem, to szanowni Państwo, bo ja bym prosił się tak specjalnie, bo sobie nie emocjonować dzisiaj, bo na razie to nie ma pieniędzy w ogóle. To jest taka dyskusja, no, która była czysto teoretyczna, owszem, no to możemy ją toczyć, ale... No nie wiem, czy to będzie na dzisiaj jest sens, żeby tak było o tym dyskutować. No jak pan Jaworski chce, to proszę bardzo. Jeżeli chodzi o odcinek ten, który został zrobiony, zastawiony szlabanem. I wspólnota myślą, że szkodziło ogrodzenie przedszkole i szkolne w tym czasie. Tego połebka tylko połatała. Tak, to w czasie tam kilka razy przedszkolne. I teraz dochodzi do tego paradoksu, że szlabanik jest, samochody nie można jechać. Ale szlabanik ten jest przeszkodą, na posadku w dosyć. A poza tym z innych stron nie ma żadnego zagrożenia. I nikt nie jest zagrożony, tylko te nowe bloki, które na przykład wybudowane, które zamknęły, dojdzie do przedszkola. Pani radny, proszę bardzo, nie, pan radny się bardzo nie Pani przewodnicząca, ja się pani nie mam zachodzić, bo z tego pisma nie wynika do końca. Jeśli to chodzi o stronę przedszkola, to faktycznie nie znam temat. Myślałam, że chodzi o stronę tutaj boiska i tam ten problem jest od wielu, wielu lat. Po prostu siatka jest przecinana, przechodzą przez działki i tam można było co roku dać pieniądze, co roku robić i tak przecinają i tak wchodzą tam wtedy. Nie o to przejście, co tutaj pan mówi, co jest oficjalne. Może to się zgadza, bo ja to mam, tam jest oprócz wyszepy przecinane. To tam jest inny problem ze strony tych bloków, które są nad wojskiem, i raczej nad i z prawej strony, bo tam puścili rurę, gdzie odpływ jakiś kandydacji, ale szczupka. Cała ta szczupka składa na wojsko szkolne, które między innymi, jeśli chodzi o te wojska, a patrz o te bloki, no to nie ma racji. W tej stronie właśnie nie wiem, prawda? Jeżeli Państwo naprawdę chcecie tak, proszę, nie wiem, czy pan Zalewski jest, czy ja mam pomysł, że tutaj jest podpisany pan zarządca Górba, że może poprosić go o to, żeby powiedział o tym, bo ja będzie jasność, co leży. Państwo uważacie, że to rezerwy naprawdę nie wiem, czy ma ten cel wydać? Ale może to trzeba przekonać, że ważniejsza kandydacja tej kominy, żeby się dzieci nie zaczęły. Jeśli chodzi o te kominy i węże strażackie, no to prawdopodobnie, jeśli chodzi o kominy, to przecież zobligowana szkoła jest do kontroli, przeprowadzenia kontroli corocznych przez kominiarza i nagle się okazało, że co, komin się zawalił i w tej chwili jest zatkany. Ale tam pismo z 2011 dołączone jest. Tak. To się odnalazło pismo i dyrektor sobie przypomniał. Ale w każdym razie do tego pisma powinna być dołączona opinia kominiarska, która będzie wskazywała przyczynę zatkania tych kominów. Bo może wcale nie są kominy zatkane, tylko nie ma ciągu z przyczyn innych, a mianowicie, że kominy są za niskie. Druga sprawa, jeśli chodzi o węże, no to węże strażackie, ile razy się ich tam da, to zostaną skradzione. Także, a wynikiem tego jest, że w tej chwili chodzą strażacy i robią kontrolę w jednostkach. No zakłada i dlatego tam się
Jeszcze proszę Państwa, jest jedno pismo. Ale również dyrekcja gimnazjum nr 28 na Bujaka zwraca się z prośbą o przydzielenie środków wysokości. A przepraszam, przeskoczyło. To było jeszcze ostatnie pismo. Dyrekcja Szkoły Podstawowej z oddziałem integracyjnym nr 162 w Krakowie zwraca się z prośbą o przydzielenie środków finansowych w kwocie około 20 tysięcy złotych na dalszą kontynuację remontu ogrodzenia. Do chwili obecnej został wykonany remont, malowanie 3/4 ogrodzenia, ale ze względu na brak środków 1/4 ogrodzenia pozostaje do realizacji. Wykonanie pełnego remontu ogrodzenia wpłynie korzystnie na lepszy wygląd naszej placówki oraz podniesienie walory estetyczne szkoły. Mam nadzieję, proszę Państwa, że wyrażenie przez Radę Dzielnicy 11 zgody na przedłużenie umowy najmu na antenę pozwoli na pozyskanie środków, które pójdą na ten cel, ponieważ to 20 tysięcy akurat to mniej więcej się zgadza na roczne użytkowanie. Chyba to jest bezprzedmiotowe. Dobrze, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. I proszę Państwa, jest jeszcze jedno pytanie. Według obieżnika dostały wszystkie dzielnice Krakowa. A mianowicie pytanie zostało wysłane również przez panią zastępcę dyrektora Wydziału Edukacji Beatę Samborską. Mianowicie potrzebuje pilnej odpowiedzi udzielenia do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w zakresie planowanego ubiegania się przez gminę miejską Kraków o dofinansowanie utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach 6 edycji rządowego programu wspierania w latach 2019-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpieczeństwa warunków nauki, wychowania i opieki w klasach 1-3, czyli Radosna Szkoła, i zwraca się z prośbą o informację, czy w ramach środków będących w dyspozycji dzielnic na rok 2014 planujemy współfinansowanie wyżej wymienionego zadania w jakiejś placówce, jak się domyślam. No i jeśli byłoby tak, no to tutaj trzeba na podanym mail odpowiedzieć do 23 sierpnia 2013 roku, a więc dostaliśmy to pismo z miesięcznym opóźnieniem. Środków tak nie. I to byłoby wszystko. Nie, czy macie Państwo jakieś pytania jeszcze związane ze sprawozdaniem? Rozumiem, że nie. Aha, zanim przejdziemy do uchwały, to jest wniosek o odstąpienie od wymogu określonego w paragrafie 19 ust. 4. Mam tutaj wątpliwość co do tego wniosku, co do podpisu, bo potrzebne są podpisy trzech radnych. Rozumiem, że nawet dwa trzeba się podpisać, tak? Ale tylko, że to mają być podpisy trzech radnych spoza komisji. A poza komisji to jest, tutaj widzę pan Zabry, Adam i pan Stan. Pan przewodniczący prosił, żeby pan przewodniczący jeszcze jakiś podpis radnego spoza komisji. Spoza komisji, załatwiamy się. To proszę, niech sobie też panu napisze. Tak, już zapuści. Nie, o, kurczę. A w jeden dzień nie może być. Nie wiem, zapuści. Tak przykro, bo nie chcę. Nie, szanowni Państwo, zrobicie, czy jakbyś uwagę. W związku z tym, że ten wniosek wpłynął i teraz już spełnia wymogi regulaminowe, otwieram dyskusję nad tym wnioskiem. Jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, proszę. Jeżeli nie, to przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku, proszę o podanie. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Tym samym wniosek został przyjęty. I pana przewodniczącego proszę o przedstawienie projektu uchwały według druku nr 8113. A więc jest to projekt uchwały w sprawie prac remontowych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w ramach zadań powierzonych na rok 2013, czyli jeszcze na ten rok. Mianowicie środki w wysokości 11 159 zł 25 groszy, pozostałe z zadania pod nazwą wymiana lustrów na klatce schodowej w szkole podstawowej nr 27 przenosi się na zadanie pod tytułem remont sanitariatu w szkole podstawowej nr 27. I uzasadnieniem projektu jest to, że komisja przygotowała projekt w związku z pisemną prośbą pani dyrektor Kostrz z szkoły podstawowej nr 27.
Przypominam Państwu, że no, tradycją naszą jest to, iż przenosimy w ramach tej samej placówki pozostałe z jednego zadania na wykonanie następnego zadania i tak też jest. Dziękuję. Ja chciałbym Państwa poinformować, że zarząd pozytywnie zaopiniował przedłożony projekt uchwały i otwieram dyskusję nad projektem, jeżeli ktoś z Państwa radnych chciał zadać jakąś pytanie. Rozumiem, że nikt. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały tej sprawy? Proszę o podjęcie. Się wstrzymał. 17. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Tym samym uchwała została podjęta.